Pizza. To trzeba drugie drzwi otworzyć chyba jeszcze. Idę po mnie zarwów pan. Nie wiem, czy one tu się jakoś blokują. Zostawcie, zamknijcie. Czemu otworzył? No żeby mogli wejść. A co pan obchodzi? Jak wejdzie, jak to otworzy? No tak, ja chciałem pomóc. Czego pan się stara? No. No to wchodzą? No tam wiesz, wszyscy nie wejdą. Ale... No to zobaczcie, no. Przetestujcie wielkość balkonu. Na całą Polskę to pójść w internet, bo niech to ma być lawina. To ma być lawina. Dotrzymaj drzwi, jak kręcę, wiesz, bo ja tam będę dosyć jeszcze. Dosyć. Urzędnicy będą napili krew. Jo, przepraszam. Przepraszam. Trzymaj. Nie zyski, on wyprowadza nasze pieniądze. Już kradnie. Idą do góry. Idą do góry. Czas darmo zjadami skończyć. A kto idzie do Powiedz, że Jacek? Co mówisz? Powiedz. Mówi, że przeszkadza panu wejściu. No. Że obywatele chcą wejść na radę. Ale żaden krzyk, żaden hałas nie będzie wpływał. Może tylko spowodować jedną rzecz. Czy państwo będziecie postrzegani jako ci, którzy z troską myślą o przyszłości miasta i swojego miejsca pracy? Czy też będziecie państwo postrzegani jako ci, którzy przychodzą tak naprawdę uniemożliwić funkcjonowanie już nie tylko tak naprawdę obrad Rady Miasta, ale także tutaj, proszę Państwa... Bo trzeba było z nami rozmawiać wcześniej, Panie Prezydencie. Zaprosić nas... Dobra, balkon jest u góry. ...dziesiątki razy. Ja mam takie trochę wrażenie, że to się toczy jakoś nie do końca jasne dla myśli. Ale już coś skończył Pan rozmawiać. No nie wiem, kurczę. Jeżeli Państwo chcecie spokoju zająć miejsce na glebie, to serdecznie zapraszam, będzie nam bardzo miło, że Państwo zechcecie obserwować na dalej. No idą czy nie? No proszę jeszcze jedno piętro do góry, tak? No jest miejsce, można przejść. Proszę się nie bać. No bo już ludzie idą na radę, no i nie mogą przejść. Przepraszam. No przeproście pana prezydenta, żeby można było przejść. Nie są nasze materiały. Mało materiały. Co się mi nie ciężko? Nie, czekaj.
czekaj. Proszę Państwa, zapraszamy Przepraszam. Idzie czy nie idzie? No idzie. Swoje postulaty. Obecnie
Tak. 10 minut przed. Thank you.
Nie, 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 nie
ale tak, że on jest jednak negatywnie i w ogóle nie ma na nim, nie ma. Tym bardziej, że to prowadzi ważą jego losy zawodowe. Nie wiem, czy będzie być. Zasady
osoby w rodzinie. W rodzinie idą na osobę w sytuacji, kiedy dana osoba samotnie gospodaruje. Określone są wysokości kwot i w paragrafie 7 w szczegółowym uzasadnionych przypadkach, szczególnie uzasadnionych przypadkach, według jakich reguł, ze względu na jakie sytuacje można w części lub w całości umorzyć się rodzicowi daną opłatę. Bardzo proszę o przyjęcie. Dziękuję bardzo. Proszę o wizytę zdrowia. Państwa przyjęcie, która jest komisja opiniowała na swoim uchwały. Nie widzę. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Przypomnę się osoby, które są za podjęciem uchwały o druk 50. Proszę. 25. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Nie ma. Przejdziemy tak. Dziękuję bardzo Panu za opowiedź. Przejdziemy teraz do druku 58. Wyrażenie zgody na wyprzedzenie nieruchomości przy ulicy Tyrackiej. Kto jest? Państwa, kto będzie prezentował tę uchwałę? A proszę bardzo, pan przewodniczący. Szanowni koleżanki, koledzy, mieszkańcy Gdyni, druk 58, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w ulicy Radzkiej 105. Uchwała dotyczy działki o powierzchni 438 metrów. Do tej pory jest ona użytkowana, dzierżawiona przez osobę prywatną, osobę cywilną, pana Andrzeja P., który wystąpił z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy na kolejne 20 lat. Nic się nie zmienia w kwestiach prawnych, ani też w kwestii zwrotu ewentualnego działki. Obowiązuje ustawa, szczególnie paragraf 777, o zwrocie, jeśli gmina będzie zainteresowana. Proszę o podjęcie pozytywnej decyzji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. Gospodarki mieszkaniowej i również przeciwko uchwale rozmówki opiniowała pozytywnie 6-0 i strategii polityki gospodarczej. Opinia jednogłośnie pozytywna, 6 głosów za i wszystkie pozostałe też zostały zaopiniowane w ten sam sposób, tyle że od uchwały 5-11 5 głosów za, ale jednak. Dzięki ślicznie. Proszę Państwa, kto chciałby zabrać głos? No. Nie zapytam się, może ktoś komisja nie ma. Nie. W takim razie nie ma chęci zabrania głosu, nikt to na koniec jest nie chyba. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały oznaczonej w naszym materiału 5-8, proszę o podjęcie uchwały. Jeszcze 25. 25 za. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Również. Dziękuję ślicznie. Następna uchwała to w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu zamknięcia wieczystego przy powstaniu wielkości roślinnej. Proszę bardzo, prezydent. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, dziękuję panu przewodniczącemu za zaprezentowanie tej uchwały. Oczywiście podajemy. To kolejna uchwała dotycząca przedłużenia użytkowania wieczystego. W podstawie prawnej tej uchwały macie Państwo artykuł 236 kodeksu cywilnego, który wprost określa, że w momencie, kiedy dobiega już czasu dotychczasowe użytkowanie wieczyste, ten użytkownik wieczysty ma roszczenie, może wnioskować do Rady Miasta o przedłużenie takiego użytkowania wieczystego. Mamy do czynienia z takim przypadkiem. Od wielu lat nieruchomość zagospodarowana w głównie zagrożeniu mieszkalnym. Stąd też treść nie wzbudza większej wątpliwości. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze poza trzema zmienionymi poprzednio komisarzy opiniowała projekt tej uchwały? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Również nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały druk 59 w sprawie przedłużenia okresu użytkowania miejscowego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie boimy. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie ma. Uchwała została podjęta.
Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały 50 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego przy powstaniu Wielkopolskiego Polskiego 86? Proszę o podniesienie. 25 na dziękuję bardzo. 5.11 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta z 3 listopada 2011 roku w sprawie programu Rady Transgranicznej Południowy Bałtyk. Tu mieliśmy rozdane poprawkę. To poprawka, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w ogóle dotyczy konieczności doprecyzowania tłumaczenia tego programu między międzynarodowego dotyczącego miast sportowych Południowego Bałtyku. Treści, która poprzednio była przyjęta w 2011 roku, tłumaczenie nie oddawało prawidłowo czy precyzyjnie tytułu projektu, który brzmi Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w rejonie Południowego Bałtyku SB Professionals i dalej w ramach współpracy transgranicznej Południowy Bałtyk. Zmieniamy ten zapis na zaproponowany Państwu w postaci autopoprawki, precyzyjny zapis, który mówi tak, jak jest to dołączone do projektu uchwały w formie autopoprawki. Także ulega zmianie tytułu uchwały, ponieważ poprzednia uchwała posiadała tytuł, który także właściwie przywoływał niewłaściwie przetłumaczoną treść tego programu. Stąd też obecnie umowa dotyczy, uchwała dotyczy dwóch zmian, zmian w treści, zmian w tytule, co zostało ujęte w autopoprawce. Dziękuję bardzo. Wyjaśnienie z całą wniosku i to ja poproszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. I Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej. Podobnie opinię jest pogłosić pozytywnie na 5 głosów. Czyli jeszcze któraś komisja opiniowała do projektu uchwały? Mieszkaniowej. Tak, bo nie mam tego w informacji, tak? Czyli opinia Komisji Mieszkaniowej również jest pozytywna. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy w takim razie do głosowania. Kto z Państwa jest za projektem 5.11 w sprawie zmiany uchwały z 23 listopada 2011? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 5.12 to wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości przewodniczej na ulicy Kosmarskiej. Przewodnicząca, Wysoka Rado, ta uchwała, jak Państwo przeczytaliście treść paragrafu pierwszego, a w szczególności uzasadnienie, jest swoistą roszadą polegającą na tym, że dokonuje się zamiany nieruchomości zabudowanej stanowiące własność gminy pieniądze Skarbu Państwa i w ten oto sposób, że na nieruchomości będącej własnością gminy Gdynia użytkowanie wieczyste ma Skarb Państwa i tam znajduje się drugi urząd skarbowy, to jest 5000 m2, a sytuacja odwrotna, nieruchomość zabudowana przy ulicy Bosmańskiej stanowiąca własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym jest miasto gmina Gdynia, czyli po prostu mamy taką sytuację tak jakby lustrzanego odbicia tych dwóch sytuacji, tych stanów prawnych, czyli własności użytkowania wieczystego. Stąd też proponujemy wykonać tę zamianę. Jeden z tych gruntów jest zabudowany, tylko nie, stąd też wynika ta różnica. Natomiast podstawą tego działania jest zniesienie niezbędnych do opłacenia opłat rocznych, które gmina nie będzie musiała wykonywać. Opłaty za użytkowanie wieczyste, jak Państwo wiecie, przez wiele lat miały charakter śladowy, jeżeli chodzi o wydatki. Natomiast prawo przewiduje i nakazuje dla nas dokonywania aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, czyli aktualizuje się wartość nieruchomości. To samo czyni Skarb Państwa, stąd też potem te opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty roczne 1, 2, 3% w zależności od tego, jakim zagospodarowanie gruntu mamy do czynienia, mogą się stać dolegliwe, zwłaszcza jeżeli to jest duża powierzchnia, stąd też propozycja takiej uchwały, która obydwu dla stron, czyli dla Skarbu Państwa i gminy jest w tym momencie korzystna, ponieważ przypisuje, znaczy znosi się w tym momencie
momencie użytkowania wieczyste staje się właścicielem gruntu. Odpowiednio. To tyle, jeżeli chodzi. Dziękuję bardzo. Czy komisje, które w poprzednim uchwałach pozytywnie, to również pozytywnie jednogłośnie opiniowały komisję? Czy ktoś z Państwa chciałby opiniowały uchwałę? Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Można powiedzieć, tak, proszę bardzo. Pozwólcie, ja mam duże pytanie z komisji. Czy grunt na Oksywiu ma przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego? Raz. Dwa. Czy jest tutaj Bóg nieszczęśliwie zalesiony? Czy jest zalesiony? Nie wiem, czy trzeba by było to sprawdzić przy pomocy zdjęcia satelitarnego długi bądź wycieczki na miejsce. Mimo niestety na komisji jest nie dodało do mnie to pytanie, chociaż mam zestawienie komentarzy się w tym zajęciu. Natomiast gdyby plan zagospodarowania przestrzennego i taką inwestycję, to przywołujemy to, żeby uchwała, że plan obejmuje tą przestrzeń. Nieruchomość była niezabudowana. Przypomnę, że w przypadku nieruchomości niezabudowanych miasto przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, co też jest stało. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze pytanie pana prezydenta. Nie przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za wyrażeniem zgody na zamianę nieruchomości Kupnicza Posmańska? Witamy Państwa. Proszę o udzielenie głosu. 24 jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do 15 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyńsku i czy Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, uchwała mówiąca o wyrażeniu zgody na sprzedaż około 1860 metrów kwadratowych z dwóch nieruchomości, które mają metrów kwadratowych troszkę więcej, natomiast tam będzie trzeba wykonać czynności geodezyjne. Sprzedaż, wnosimy do Państwa wyrażenie zgody na sprzedaż, oczywiście już na poziomie realizacyjnym przewidujemy, że będziemy sprzedawać w drodze przetargu nieograniczonego. Nieruchomość jest na terenie przewidzianym do zabudowy mieszkaniowej. Sąsiaduje z nieruchomościami osób fizycznych i miasta Gdyni, więc jej zagospodarowanie determinuje to miejsce. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Również pozytywna opinia komisji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Kto z Państwa jest za wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Krzyżyńskiej? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. W takim razie możemy przejść do druku 514. To teraz będę prosiła pana przewodniczącego komisji przewodniczącej. 514 to wyrażenie zgody na lokalizację pomnika inżyniera Dobrzeszowa. Rzekł, wskazując na pójście kraju.
Grunt jest torf jasny, zatoka owszem. Usłyszał odpowiedzi. W dalszej części dialogu inżynier Wenda starał się przekonywać, że lepszego miejsca nie ma. Padł więc wybór na Gdynię. W lipcu 2020 roku minister spraw wojskowych zatwierdził projekt inżyniera Wenda. W tym samym miesiącu Rada Ministrów zasygnowała na budowę portu 40 milionów marek. Był to rok 1920. Czas niezwykle trudny pod każdym względem dla odradzającego się państwa. Trzeba było być wizjonerem, by wtedy widzieć już na tym skraku piaszczystej kaszubskiej ziemi, we wsi rybackiej, liczącej 1000 nóż, port wielki obrony. Uchwałę Komisja Statutowa przygotowała na wniosek Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza Wendy, powołanego przez kilka organizacji środowisk społecznych. Na prośbę pana przewodniczącego spotkanie się z wnioskodawcami budowy pomnika twórcy portu, choć rozmowy były trudne, ważny jest fakt końcowy w postaci wspólnego działania wnioskodawców w jednym komitecie budowy pomnika. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że prosiła komisja statutowa, to opinia jest pozytywna i teraz mam jeszcze opinię Komisji Gospodarki Mieszkaniowej. Jest pozytywna. Czy to jest jeszcze któraś komisja opiniowała? Nie wiem. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Tak, proszę bardzo, pan bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Przedmiotowy projekt uchwały nie uwzględnia postulatu dotyczącego miejsca lokalizacji pomnika Tadeusza Wendy. Pan Jan Mnichowski, jeden z inicjatorów budowy pomnika, słusznie upomina się o lokalizację w reprezentatywnym miejscu na skwerze Kościuszki. Tadeusz Wenda swoim dziełem przysłużył się miastu i Polsce. Nie można jego pamięci wtłoczyć na miejsce oddalone od głównego szlaku turystycznego i miejsc najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców i turystów. A chodzi o to, aby każdy odwiedzający Gdynię mógł spotkać się z historią miasta. Tadeusz Wenda jest postacią ogólnogdyńską i miejsce jego upamiętnienia, podobnie jak Eugeniusza Kwiatkowskiego, powinno być w ciągu ulicy 10 Lutego i skweru Kościuszki, którego budowa jest również jego dziełem. Miejsce wskazane przez Komisję Statutową jest w odczuciu wielu Gdynian nieadekwatne do zasług Tadeusza Wendy. Nadmieniam, że spotkanie w tej sprawie stron starających się o pomnik, to jest Towarzystwa Miłośników Gdyni oraz Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego, odbędzie się dopiero po sesji, dziś o godzinie 17. Podjęcie przez Wysoką Radę uchwały narzucającej lokalizację jest przedwczesne. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny uwagę. Pan Michowski nie wskazywał miejsca. To miejsce wskazywał inny wnioskodawca. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę, że komisja badała wszystkie wnioskowane usytuowania. To, za to proponowane dzisiaj, jest najlepsze. Dziękuję. Pan radny, proszę. Będziemy wiązać, a przy okazji dzień na podstawie.
ale głównie ten fotel. Więc to jest jak najbardziej właśnie ten głos. Dziękuję bardzo. Pan Radny Tadeusz Jan. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, jak już tutaj wspomniał mój przedmiot Rzeczpustu, bo do Augusta się pozostuje. Natomiast ja po prostu dostrzegam w tej lokalizacji pewną symbolikę, która mnie przekonuje. Mianowicie pomnik jest zlokalizowany w miejscu, które dopiero powstanie, które będzie kolejnym etapem rozwoju naszego miasta. Ja tutaj pewną paralelę dostrzegam, że pomnik budowniczego, który właśnie w takim miejscu będzie zlokalizowany. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę pana radnego. Informacje za 2 lata będziemy podzielić 150 rocznicę. Dziękuję bardzo. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za wyrażeniem zgody na lokalizację pomnika Inżyniera Dobrowolnego? Proszę o podniesienie ręki. Za, kto jest przeciwny, kto wstrzymał się od głosu, przy jednym głosie wstrzymującym podjęliśmy uchwałę. Teraz w sprawie zamknięcia 15 nadania nowej ulicy w Gdyni imieniu Lucja Komandora. Jak Państwo radni czytali uzasadnienie, wojewoda zakwestionował, podjęcie uchwały. Jednakowe dla obu projektów. Teraz oczywiście wskazał, że zapis uchwała wchodzi w życie 14 dni po jego ogłoszeniu w dniku urzędowym, a powinna być uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni. Uważamy, że zdanie jest jednoznaczne tu i tu, ale z panem wojewodą nie będziemy tutaj wchodzić w dyskusję. Po prostu proszę o przyjęcie obu uchwał. Dziękuję bardzo. Ponownie opiniowała pozytywnie Komisja Gospodarki Mieszkaniowej. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Widzę, przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały 15 nadania nowej ulicy, nazwy do ulicy Gdyni imienia Bogusława Nowotnego? Proszę o podniesienie ręki. Bogumiła. Jest to dobra materiał, dobry materiał.
organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mogą wystąpić jako grupa nieformalna, jako pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Zakres zadań, które są realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, został ustanowiony w ustawie dość szeroko. Jako że jest to istota tej uchwały, znaczy co może być poprzez inicjatywę lokalną realizowane, to pozwolę sobie pewien katalog odczytać. Jest to tak: budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiącej własność gminy, działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych oraz języka regionalnego, kultury sztuki, obrony kultury i dziedzictwa narodowego, promocja i organizacja wolontariatu, edukacja, oświata i wychowanie, a także działalność w sferze kultury fizycznej, turystyki, ochrony przyrody oraz miasta publicznego. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z całą ideą realizacji danego przedsięwzięcia, ale także określają deklarując swój współudział w nim. Ten współudział może mieć charakter świadczenia pracy społecznej, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. Świadczenie pieniężne oczywiście wpłata na rachunek gminy, które będą przeznaczone na realizację danej inwestycji. A świadczenie rzeczowe może być na przykład dokumentacja budowlana, wykonana na zlecenie mieszkańców w jakiejś nagrodzie, jakimś konkursie, czy też na przykład zakupowe poparcie. Aby ta nowa forma realizacji zadań publicznych weszła w życie, Rada Miasta musi uchwalić właśnie te szczegółowe kryteria oceny wniosku. To też właśnie niniejszą uchwałą powinienem uchwalić. Oceny już wniosków, złożonych wniosków przez mieszkańców wykonuje organ wykonawczy. Bierze pod uwagę właśnie te kryteria oceny oraz celowość wniosku z punktu widzenia interesu społeczności lokalnej. Ustawa jednorodca nie przewiduje narzucenia wzoru umowy, a pozostawiam swobodę jej kształtowania stroną na podstawie kodeksu cywilnego. Inne dokumenty potrzebne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, jak bardzo mogę tak, czy koszkorek, którym wypracowują wspólnie organ wykonawczy oraz wnioskodawcy. Oczywiście gmina musi przewidzieć w swoim budżecie środki na realizację takich zadań, ponieważ trudno jest z wyprzedzeniem zaplanować takimi inicjatywami i co do tym idzie, jak kosztownymi stosują się mieszkańcy. Jedną z możliwości jest po prostu realizacja inicjatyw w kolejnym roku budżetowym, a inną możliwością jest zabezpieczenie w budżecie rezerwy celowej właśnie na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, którą organ wykonawczy będzie lokalną przy kolejnej decyzji o realizacji na nie tylko na koniec, że uchwała, projekt uchwały został przesłany do konsultacji z drogą elektroniczną do wszystkich organizacji pozarządowych oraz do wszystkich członków Miejskiej Rady Pożytku Publicznego. Niniejsza uchwała jest również pierwszą uchwałą opiniowaną przez Młodzieżową Radę Miasta. Przesłane opinie zasadnicze są pozytywne, do istotnej materii, a uwagi, które do nas wpłynęły po przeanalizowaniu tego wniosku, nie uwzględniać. To wszystko, bardzo proszę o przyjęcie. Dziękuję bardzo. Mam opinię Komisji Równości Lokalnej i Bezpieczeństwa. Nie, nie, dziękuję bardzo. Pierwszy, która komisja opiniowała. Czyli kto z Państwa chciałby zabrać głos, proszę o podniesienie ręki. Proszę bardzo, pan przewodniczący komisji. Pani przewodnicząca, szanowni radni, drodzy mieszkańcy. Faktycznie opiniowaliśmy tę uchwałę jako Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa. Ja wyrażam swój pogląd w sprawie tej inicjatywy. Na początku chciałbym kilka słów sprostować, bo prawie tutaj kilka nieścisłości zostało powiedziane, więc chciałbym o kilku rzeczach powiedzieć. Przede wszystkim inicjatywa lokalna nie jest samą możliwością. Pojawiła się u nas możliwość wraz z nowelizacją ustawy o działalności publicznego wolontariacie. Ja osobiście jeszcze jako pełnomocnik w zeszłym roku spotykałem się z przedstawicielami, z mieszkańcami, którzy w ramach tego trybu chcieli działać. Też nie jest tożsama z inicjatywą, lokalną inicjatywą inwestycyjną. To jest coś zupełnie innego. Faktycznie kilka samorządów w Polsce tą ścieżkę już przeszło. My również tą ścieżkę analizujemy. Jeszcze analizowaliśmy jako, kiedy byłem pełnomocnikiem razem z Związkiem Miast Polskich, zastanawialiśmy się, jakie rozwiązania wdrożyć najlepsze. Sprostowanie również nie wszyscy członkowie Miejskiej Rady Pożytku Publicznego zostali poinformowani, a osobiście
osobiście jestem członkiem Bliskiej Rady Pożytku Publicznego, takiej informacji nie dostałem, zapoznałem się dopiero w momencie z dokumentami. Natomiast tutaj trochę uspokajając, nie ma takiego obowiązku. Jeżeli wnioskodawca nie chce konsultować tego z radnymi lub przedstawicielami Rady Miasta, to nie ma takiego obowiązku, wystarczy dostać to do organizacji pozarządowych. Ja jedynie poleję, że ten dokument otrzymałem dopiero podczas prac komisji, natomiast to nie jest prawda, że wszyscy członkowie Bliskiej Rady Pożytku Publicznego otrzymało. Ja mam pytanie o przedstawienie, może inaczej, może od 1975 roku, kiedy powstało pierwszy w Polsce program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ważną inicjatywą było zaproszenie organizacji pozarządowych do tworzenia tego programu, konsultowanie, dyskutowanie, trwało to dość długo. Mnie tryb trochę zaskakuje, że jest to tryb tak szybki. Mam pytanie, w jaki sposób było dokładnie konsultowane z organizacjami pozarządowymi i z członkami Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, w jakim trybie, jaka była liczba opinii, jaka była opinia Młodzieżowej Rady Miasta, czy została wyrażona na posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta, w jakim trybie. Mówicie, że jest to ważne, jakie stanowisko organizacji pozarządowej, więc byłbym wdzięczny o uzupełnienie tych informacji. Ja jeszcze jako pełnomocnik, czy odnosząc się do historii, do 1975 roku, zawsze chciałem bardzo dużą potrzebę konsultowaniu tego typu projektów, dokumentów na etapie tworzenia, a nie przedstawiania bez konsultacji, więc byłbym wdzięczny za uzupełnienie, czy takie konsultacje, w jakiej liczbie były opinie, komentarze, kiedy zostały to przesłane i tak jak już mówiłem, może trzeba na następny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę wnioskodawców. To jest formalne, proszę bardzo. Prośba, żeby dyskusja do projektu uchwały dotyczyła treści projektu uchwały. Tyle. Ale to nie jest prośba do prezydium. To nie jest prezydium. Proszę, nie można wchodzić na jego. Przepraszam, tylko to radny Bartoszewicz zgłosił. Może zacznę od tego wypadku, że nie dostałeś drogą elektroniczną tego projektu uchwały. Rzeczywiście nie mam powodu, że Cię nie wierzę, że go nie otrzymałeś, być może go nie otrzymałeś. Na komisji pytałem się Ciebie, tak powiem, czy dysponujesz jednym mailem, czy dwoma. Ja potem przyjrzałem się temu bliżej. Mailem, którym korespondujesz z nami, z punktami komisji aktualnie, to jest ostatnie pół roku, jest inny niż mail podany na stronie miasta Gdyni w zakładce organizacji pozarządowej, jak Miejska Rada Pożytku Publicznego. Masz tam jakieś punkty, masz inne maile. Tam poszło, to mam wydaje się, że ludzie mają kilka skrzyni. Mam dokąd to, żeby to wysłane, więc tego elementu nie uznaję. Natomiast w jakim trybie jest to skonsultowane? Czy czytało o działalności pożytku publicznego w wolontariacie? Owszem, mówię o wniosku skonsultowania z organizacjami pozarządowymi. Natomiast to jest w najlepszy sposób, jakieś szczegóły zasad trybu przeprowadzania tych konsultacji, czy tych terminów, jakie organizacje mają na wydanie opinii. Również nasze, te lokalne prawo, tak? Nie ma uchwały określającej tryb, szczegółowy tryb i zasady konsultacji aktów prawa miejscowego czy uchwał wszystkich tak, z organizacjami pozarządowymi. Owszem, jest program współpracy, wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi, gdzie jest informacja, że uchwały te podlegają konsultacji z Miejską Radą Publicznego. Ale też nie ma tam określonego szczegółowego trybu tej konsultacji. I tak jak mówię, wszystkim organizacjom, wszystkim członkom Rady Pożytku Publicznego projekt został przesłany. Moje zdanie w odpowiednim kontekście wydania opinii i jakby tą sprawę też uważam za zamkniętą. Teraz jeśli chodzi o pytanie o opinię, tak? Pierwsza opinia to jest opinia, czy tak, zgadza się, nie całej Młodzieżowej Rady Miasta, tylko komisji poszczególnych Młodzieżowej Rady Miasta, też opinia jest pozytywna, jest jedna uwaga, natomiast ona dotyczy nie bezpośrednio uchwały, dotyczy ustawy.
legislacyjną, nie wiążącą, bo jaki jest sens już po wydaniu negatywnej opinii zasięgać opinię Miejskiej Rady. Natomiast jeśli ma być to opinia wiążąca, no to jest nie zgadzam, bo to organ wykonawczy jest wyłaczanie Miejskiej Rady pożytku publicznego. To chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Dziękuję za tę informację. Ja pozwolę sobie sprostować merytorykę. W moim silnym poczuciu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego w wolontariacie, w programie rocznym współpracy wieloletnim, mamy obowiązek konsultowania. W moim odczuciu przyjęcie tej uchwały jest sprzeczne z prawem. Dlatego nie jest to dyskusja nad konkretnym paragrafem tej uchwały, tylko jest to dyskusja nad sensownością w ogóle głosowania nad uchwałą. Więc w moim odczuciu jest to sprzeczne. Odpowiadając jeszcze koledze radnemu Łukaszowi Cichowskiemu, nie tylko ja nie otrzymali także pani Maja Wagner, pani Małgorzata Pasiewicz, Grzegorz Teraszkiewicz, pozostali członkowie Miejskiej Rady. Chcę panem, żeby nie było żadnej intencji, być może pomyłka, ale no, są to dość duże kontrowersje, jeżeli chodzi o sposób konsultowania tej treści. I rozumiem, że ta jedna opinia, byłaby jedna opinia jednej organizacji pozarządowej i w sumie Młodzieżowa Rada Miasta nie opiniowała tylko poszczególne komisje. W moim poczuciu i myślę, że jest to uzasadnienie, które można znaleźć także w wieloletnim programie współpracy oraz w programie rocznym ustawy działalności pożytku publicznego w wolontariacie i w praktyce gubińskiego samorządu kilkunastoletniej, który jest wstawiany w wielu miastach jako wzorcowy w zakresie konsultowania aktów prawa miejscowego, uchwał, projektów, uchwał i tego typu programu. Zakres konsultacji nie został spełniony, organizacje nie miały możliwości wypowiedzenia się członkowie Miejskiej Rady Pożytku Publicznego w całości na pewno nie. To nie jest sprzeczne z prawem, ale myślę, że jest to dobre obliczenie, to powinno być miejsce. Dziękuję. Dziękuję. Pan Radny Buda Pisakowski. Niezależnie od faktu wiążącości czy nie różnych opinii, bo też być może nie będzie być wiążące, ale przypomnę jakby każdy z wszystkich uchwał dotyczących taryf komunikacyjnych, gdzie zapoznajemy się z opiniami, które niekoniecznie są jakby pozytywne dla rozwiązania, które proponujemy i chcemy przyjąć, ale fakt, że nie ma tej opinii, no nie pozwala nad pewnymi kwestiami procedować i stąd jakby duża staranność, żeby te opinie, często nawet wprost krytykujące rozwiązania taryfowe, jednak radni mogli poznać. Wydaje się, że w przypadku chociażby Młodzieżowej Rady Miasta fakt, że będzie miała swoją sesję niebawem, nie powinien być powodem do tego, żeby pomijać tę opinię, tylko powinien być powodem do tego, żeby na tę opinię poczekać. Podobnie jak w przypadku Rady Pożytku Publicznego, która też wiem, że pracuje w trybie posiedzeń planowanych z pewnym wyprzedzeniem, to jest też kwestia, Bartek wskazuje na ten wymiar formalno-prawny, bardzo istotny, ale wskazuje też na wymiar dobrego obyczaju. W moim przekonaniu nic się nie stanie, nic, nie mogę znaleźć żadnego faktu, który się przesądzi tylko przez to, że poczeka się na tę opinię i da się realną możliwość wypowiedzenia tym podmiotom. Czy gdyby po uzyskaniu ich opinii procedować nad tym projektem, czy on jakby utracił tę sensowność? Wydaje mi się, że nie. A rzeczywiście pewien wypracowany obyczaj, który opinia honoruje, jest wart tego, żeby go szanować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Tadeusz Szczęka. Bardzo dziękuję za to poprzednie wystąpienie. Nową twarz nabrali pomożenie krytycy właśnie osoby sugerujące przesunięcie w czasie głosowania tej uchwały, bo ta twarz, która do tej pory była prezentowana, to mam do niej pytanie, czy to spełnia jakąkolwiek opinią prawną, żeby móc tak szastać z taką łatwością, z formułowaniami, że coś jest niezgodne z prawem procedowania nad tą uchwałą. I przestrzegam, że takim nadużywaniem swobody takich sformułowań są one zwyczajnie nieprawdziwe. Natomiast odnosząc się do tej wypowiedzi, za którą dziękuję, to no, jeżeli wolą Rady Miasta będzie przesunąć głosowanie nad tym projektem uchwały w oczekiwaniu na ewentualną opinię pokrzywdzonych, którzy dostali rzekomo tego projektu do wnioskowania, jak również innych ciał, które można w konsultacjach społecznych należałoby i tu dobre odczynienia to wskazuje, należałoby ująć. Sądzę, że no, takie określenie woli przez Radę Miasta będzie pewnie akceptowalne. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, z repliką. Proszę mnie odpowiadając radnemu Tadeuszowi Szemetowi, proszę o przeczytanie rozdziału 12
wieloletniego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Jest to uchwała z 23 listopada 2011 roku, gdzie jest informacja o tym, jak należy konsultować, o tym, że powinny być konsultowane z organizacjami pozarządowymi wśród uchwał. I mam od razu sugestię, jeżeli radny Tadeusz Szernot, radny Platformy Obywatelskiej, uważa, że zostało to dobrze skonsultowane z organizacjami pozarządowymi i wyspadamy, to oczywiście zachęcam do procedowania. Ja namawiam do głosowania przeciwko i przełożymy w czasie, tak byśmy mogli mieć pewność, że ten dokument właśnie jest konsultowany nie tylko z członkami Rady Pożytku, którzy wywodzą się z organizacji pozarządowych, ale także z członkami Rady Pożytku, którzy są przedstawicielami Rady Miasta, Prezydenta, a także z samymi organizacjami pozarządowymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Do chwili obecnej pan radny Cichowski
nie był na ani jednej, na ani jednym posiedzeniu komisji rewizyjnej, nie wiem, są takie zainteresowane tej komisją. W dalszym ciągu oświadczam, że przedstawiciel Platformy Obywatelskiej jest członkiem komisji rewizyjnej, jest czynnym członkiem, pracuje z nami w zasadzie od samego początku i myślę, że ten skład sześcioosobowy na chwilę obecną jest wystarczający. W związku z tym mam, w związku z tym chciałbym namawiać do tego, żeby tej tą uchwałę poprzeć. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja pragnę wszystkim Państwu, którzy za chwilę, kierując się opinią Komisji Statutowej, zagłosują przeciw temu projektowi uchwały, zwrócić uwagę na to, że Państwo tym samym zabraniają radnemu w trakcie kadencji z niewiadomego powodu, bo żadnej podstawy prawnej Państwo nie są w stanie podać, takiej nie ma, ma prawo się przenosić z komisji do komisji, również ma prawo w komisji tej czy innej pracować. Zgodą rady. Siedmiu nawet radnych z opozycji poświęca. Państwo tą decyzją właśnie temu radnemu zabraniają tej pracy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jaką formą pana uchwałę? Proszę bardzo. Nie ma adwokatu, nie został wywołany. Powiem szczerze, że stan zdziwienia i zdumienia jest teraz głębszy. Ja mam naprawdę dobrą praktyką tej Rady Miasta i poprzedniej kadencji było to, że no, jeżeli tylko oczywiście było miejsce w jakiejś komisji, jakiś radny chciał jej pracować, to nikt by nie czynił z tego problemów i różni radni, również samorządność przenosili się w trakcie kadencji między komisjami. Nie wiem skąd wniosek, że nieszanowanie woli wyborców byłoby to, że było na przykład wyborczej Platformy Obywatelskiej w komisji rewizyjnej. Ja dodam, że w ogóle dobrym zwyczajem wielu samorządów w Polsce jest to, że przewodniczący komisji rewizyjnej wychodzi się z innego ugrupowania niż ugrupowanie rządzące, bo zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrolować pracę urzędu, no więc siłą rzeczy tutaj radny opozycji w sposób naturalny bardziej do takiej pracy chyba by był predestynowany. No takiego zwyczaju nie dochodzi do tego, no trudno. Natomiast czemu, jeżeli radny chce tam pracować, no po prostu nie widzę tu w ogóle, nie wiem skąd to się bierze. Nadal samorządność by spokojnie miała tam większość. Naprawdę chciałem tylko powiedzieć, że jestem zupełnie zdumiony tą sytuacją. Nie wiem, po co koleżanki i koledzy radni bierzecie na siebie tą decyzję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna, pani przewodnicząca, pan radna. Szanowni Państwo, chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Komisja rewizyjna jest komisją specyficzną. Nie można jej mieć z komisjami merytorycznymi. Komisja rewizyjna obowiązuje każdej rady zgodnie z ustawą. Jej zadania są określone ustawą o samorządzie gminnym i dobór członków do komisji rewizyjnej też następuje w inny sposób, nie tylko z woli chęci każdego radnego, chociażby z tego powodu, że ustawa zabrania pracy w komisji rewizyjnej członkom prezydium rady. W związku z tym chodzi mi po prostu o to, że w tym momencie skład komisji rewizyjnej to nie jest tak samo dobierany jak skład komisji merytorycznych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest dla podkreślenia specyfiki komisji rewizyjnej. Jest taka, co wynika ze statutu naszej rady, że regulaminu pracy rady, że członkiem radny ma prawo być członkiem dwóch komisji. W to nie wlicza się komisja rewizyjna i komisja budżetowa, która też jest powoływana z pewnego klucza. Także proszę nie mówić, że skład komisji rewizyjnej jest takim samym składem jak w każdej komisji merytorycznej. A druga rzecz jest taka, że to co powiedzieliśmy już tutaj, więc nie jeden radny powiedział, każdy ma prawo pracować w komisji rewizyjnej, będąc członkiem tej komisji, ma prawo głosować. Natomiast pracować może każdy. Zadawać pytania, przysłuchiwać się, brać udział w posiedzeniu, brać udział we wszelkich pracach, które komisja organizuje. Także wydaje mi się, że to akurat nie ma specjalnego powodu do zmiany składu komisji. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Kurtęczy o głos.
Szanowni goście, tej ostatniej wypowiedzi też w ogóle nie mogę zrozumieć, bo w zasadzie żaden z tych argumentów nie zabraniał radnemu Grucichowskiemu, żeby w tej radzie, w tej komisji pracować, bo ani jest członkiem prezydium. Chyba, że to jakieś prany. Zapraszamy do pracy. A, tak jest. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli tutaj koleżanka tak mocno mówiła o regulaminie, o pewnym niuansie regulaminu, który mówi, że komisja rewizyjna może być zwołana również na wniosek dwóch radnych. Jest tam tylko jeden radny opozycyjny, w związku z czym nie ma takiej możliwości, a ideą komisji rewizyjnej i zasadą jej działania to jest przede wszystkim funkcja kontrolna. Funkcja kontrolna jest niesłychanie ważna. Myślę, że między innymi przed chwilą się przekonaliśmy o tym, spotykając z kupcami, którzy bardzo narzekali na funkcjonowanie spółki, która jest uzależniona w pewnym sensie od miasta, a byłaby może też konieczność, żeby komisja rewizyjna się tą sprawą zajęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwo, że się już antycypują wynik wyboru, głosowania, może będzie zupełnie inny. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Odwrotem pani wiceprzewodnicząca. Że moja wypowiedź nie dotyczyła jakiejś obrony czy lęku, dotyczyła tylko specyfiki komisji rewizyjnej, ponieważ we wszystkich Państwa wypowiedziach uważacie, traktujecie komisję rewizyjną jak każdą inną komisję, a tak nie jest. Ja w związku z tym wskazałam na zapisy ustawowe i regulaminowe pracy naszej Rady, które uważają, że ta komisja jest specyficzna, traktują ją inaczej. Ostatnio niestety moje wypowiedzi nigdy nie są zrozumiałe przez pana radnego. Przykro mi. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Grankowski. Zgadzam się z panią radną, że komisja jest specyficzna, ale po prostu ważniejsza jest. Powiedziałbym najważniejszą komisją, dlatego powinniście Państwo umożliwić koledze pracę. Czy może pracować? Bardzo proszę pan przewodniczący Komisji Państwa Polski. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Proszę Państwa, jeszcze raz zachęcam. Naprawdę. Komisja ma drzwi otwarte dla wszystkich radnych. Także nie ma takiej możliwości, żebyśmy się tutaj jakoś przygotowali, żebyśmy prowadzili jakieś tajemne rozmowy. Wszystkich radnych, wszystkich opcji zapraszam do pracy w Komisji Rewizyjnej i z tego miejsca dziękuję tym, którzy z tego korzystają, a ci, którzy do tej pory nie przyszli na obrady komisji, jest terminarz wieszony w Biurze Rady. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Siemiec, tak, po prostu właśnie dwukrotne wystąpienie. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odnosi do łamania regulaminu Rady Komisji. Można dyskutować do otworu, ale mieć powietrze na prawdę nie warto. Jak mówimy do głosowania, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie wiem, nie dostała. Ale nie będzie. 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 Nie będz
siedzi radny miasta i zapraszamy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Proszę o spokój. Już niedługo poddają się rozstrzygnięcia w sprawie konkursu do Rady Dzielnic. Myślę tutaj o konkursach gmina Pogodzina, Bezpieczna Dzielnica. Są też komisje samorządowe, lokalne i bezpieczeństwa. Wniosek pod obrady dzisiejszej sesji. Projekt uchwały w sprawie typowania przedstawicieli Rady Miasta Gminy do Komisji Nadzorczej. Konkurs do Rady Dzielnic. No, dlatego by Kisza co treść uchwały Państwo macie przed sobą. Ja nie pozwolę sobie nie odczytywać uzasadnienia, jedynie informacji, że praca komisji konkursowej konkursu dla Rady Dzielnic Gminy Pogodzina deleguje się radnych Kamila Dolana, Moderator Właskiewicz oraz Pan Władek. Do pracy komisji konkursowej konkursu dla Rady Gminy Bezpieczna Dzielnica deleguje się radnych Stanisława Polskiego, Pana Wydziela oraz Dyrektora Polskiego. Myślę, że treść uchwały jest zrozumiała. Mogę jakieś pytania, bo oczywiście mogę przedstawić szczegóły. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projekt wdrożony dzisiejszym, więc nie ma komisji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie możemy tam powtarzać. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Pan zapomniał się. Pan radny. Może dlatego my nie jesteśmy mili dzisiaj
pokoje koleżankę radną potrafię odpowiedzieć, więc nie mam z tym problemu. Pozwolę sobie wrócić jeszcze raz, przypomnieć, że na posiedzeniu komisji był przedstawiciel zarówno Platformy, Prawa i Sprawiedliwości, jak i Klubu Samorządność. Jednogłośnie wniesiono, to jest kolejna informacja, natomiast mam propozycję. Bo oczywiście jest to projekt uchwały, Państwo możecie wnieść poprawkę, możecie zaproponować inny skład, może na tym składem dyskutować, natomiast ja Szanowna Rada zadecyduję, bo oczywiście jest kwestia głosowania. Dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że zabrakło błędy, że pracować każdy może i każdy może przyjść i pozostaje otwarty. Czasem proszę. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały proszę o zabranie głosu. Kto jest przeciwny? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Cztery. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Mamy proszę Państwa jeszcze dwa projekty w aneksie. Pierwszy z aneksu zmiany treści regulaminu konkursu radnych Jano Godzina. Bardzo proszę panią radną Beatę Szajdur o przedstawienie tego projektu. Która w praktyce dzisiaj z dwóch
pełnym funkcją dojazdu do stacji transformatorowej w opinii ZDZ-u nie stanowi ona drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Zasadne jest podjęcie uchwały o przyjęciu wyrażania zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Również proszę o podjęcie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej. Dziękuję. Komisję Strategii. Opinie jednogłośnie pozytywna. 5 głosów za. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Państwa jest bardzo zadowolony, ale proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Na tym wyczerpaliśmy punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie z pracy przemysłu oświaty 2015 roku. Przewodniczący o przedstawienie sprawozdania. Komisja Oświaty jest z dnia 4 osobowa. Małgosia Balsewicz, wiceprzewodnicząca, Asia Hansen, Andrzej Piękny. W okresie sprawozdawczym, czyli od września zeszłego roku, odbyło się 11 posiedzeń. Stałym gościem była prezydent Tysiąco. Rada Bieżąca informowała o członków komisji kwestia dotyczących spraw oświatowych w naszym mieście. Cyklicznie otrzymujemy informacje dotyczące wyników rekrutacji do przedszkoli i szkół, średniej wynagrodzeń nauczycieli, projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, a także inwestycji związanych z budynkami szkolnymi. Komisja konsekwentnie realizuje program wizytowania poszczególnych placówek oświatowych. Tak w tym roku bieżącym byliśmy w schronisku młodzieżowym, w zespole szkół mechanicznych i odwiedziliśmy szkołę podstawową nr 34. Oczywiście standardowym przedmiotem posiedzeń jest opiniowanie projektów uchwał związanych z edukacją oraz projektów budżetowych, które obszernie przedstawia nam skarbnik miasta Gdyni profesor Krzysztof Szczołowski. Na naszych posiedzeniach gościmy również przedstawicieli Związku Zawodowych Oświaty, Solidarności z Rzeczami. Dziękuję. Dziękuję również. Punkt 7. Sprawozdanie z działalności Narodzienictwa Roku złoży pan wiceprzewodniczący Marek Marcelowicz. Chociaż jednej inwestycji
Radnica była w tym temacie w konsultacji społecznej z mieszkańcami dzielnicy na dzień 5 czerwca 2018 roku. Radna Rzeszowa zorganizowała w tej kadencji dwa festyny będące okazją do integracji mieszkańców. I tak, w maju 2011 roku Europejski Dzień Sąsiada współorganizowany z Agencją Krajową Informacyjną ASCE-PROEX. W lipcu 2011 roku świętowała opieki rodziny w sytuacji z referatem promocji Urzędu Miasta. Rada Dzielnicy powołała do istnienia kapitułę odznaki pamiątkowej Gdynia Orłowa, która ukonstytuowała się w dniu 14 lutego 2012. Odznaka pamiątkowa Gdynia Orłowa jest zewnętrznym symbolem pracowitości i aktywności ludzi, szczególnie zasłużonych na dzielnicy Orłowa. Celem jej jest nadawanie, jest ukonstytuowanie zębożenia przez dzielnicy Orłowa, jak również podnoszenia rangi Orłowa. Dziękuję. Elektronicznego i elektronicznego, co jak wiadomo powinno być obowiązkiem.
dawców tego sprzętu, ale wciąż w odpadach pojawia się znacznie więcej tego sprzętu niż ten, który jest tylko zakupowany i wymieniany na nowy. Tak więc jest bardzo duża potrzeba funkcjonowania takich bezpłatnych punktów przyjęć tych odpadów, które wywierają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko, zwłaszcza jeśli są porzucane przez mieszkańców miejsca, którego nie przeznaczamy. Dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, punkt 9 interpelacje. Na moje ręce złożone zostały 3 interpelacje. Pierwszą z nich złożył Pan Radny Tadeusz Szemior. To jeszcze inne podpisy Rady Dzielnicy Wzgórza Świętego Maksymiliana, ale proszę oczywiście, nie nosiłoby znamion interpelacji, gdyby nie podpis Pana Tadeusza Szemiota oraz Pan Bogdan Krzyżankowski. Obie interpelacje przekażemy prezydentowi. Punkt 10. Informacje. Czy ktoś z Państwa ma o wicelastrom? Zacznę od Pani Wiceprzewodniczącej najbliżej. Proszę Państwa, ja chciałam zaprosić Państwa do aktywnego wypoczynku w zasadzie już na najbliższego weekendu, w niedzielę na koniec Mola Południowego nazywanego Niskusznie Skora Kościuszki. Rozpoczyna się festiwal nauki, rzecz, gdzie wolno się ubrać i samodzielnie i wziąć ze sobą dzieci, jakby takowe posiadacie, lub wnuków. A chciałam Państwa również zaprosić do podziwiania jednostek NATO, które przypłyną do Gdyni. Ponad 30 jednostek będziemy gościć w naszym mieście. Od 1.4. jedynie można będzie wcześniej rano, bo 8 rano będą wychodziły w morze. Niedziela będzie dniem, gdy te jednostki, które będą stacjonowały w porcie Marynarki Wojennej czy w basenie prezydenta, będą udostępnione dla zwiedzających również zabrano do odwiedzenia. Otrzymaliście Państwo maila z biura, że możecie do końca tygodnia zgłaszać się do nas, abyśmy przekazali Państwa informacje do dosieru w celu uzyskania po 5 biletów narodowego na trening reprezentacji Irlandii, który odbędzie się na Stadionie Miejskim. Jeszcze jeżeli chodzi o te rzeczy, które się dzieją w czerwcu, na początku mamy Gdynia Plus Festiwal i to są poza jednym procentem otwarte rzeczy, które też zaprzeczono uczestnictwa. Jeszcze przed kolejną sesją będziemy mieli pokaz orkiestr wojskowych. To jest 23 po godzinie 20, nawet później. Będą te orkiestry 24 i wędrowały po Gdyni i będą koncert robiły w okolicach akwarium, jak również 30-lecie obchodzi Daru Młodzieży. Zapraszam Państwa na uroczystości związane od rana 23 czerwca. Ja mam takie dwie informacje. Jedna jest taka, że półtorej tygodnia temu nasze miasto wystawiło swoją ekipę do regat Trójka, które się odbyły po raz trzeci. Inicjatorem tych regat jest Małe Trójmiasto Kaszubskie i Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego w Marynarce Wojennej. Rywalizował ze sobą samorządy Gdyni, Gdańska, Sopotu, Mirena i Krakowa. Naszej ekipy znalazła się Rada Maja Magne oraz ja jako kapitan drużyny. Walczyliśmy dzielnie, niestety po ujęciu ostatniej boi pęku na Burzanie, co spowodowało, że musieliśmy go zrolować, straciliśmy cenne metry na żaglu. Miasto Sopot nas wyprzedziło, więc zajęliśmy kolejny raz drugie miejsce, ale to myślę, że... Jutro o godzinie 18 spotkanie Komisji Działającej Młodzieżowej Rady Miasta, natomiast w poniedziałek o 17.30 w tej sali odbędzie się sesja. Wszystkich zapraszam bardzo serdecznie. Myślę, że młodzieży też by się przydało troszkę czujne oko nas dorosłych radnych, ponieważ raczej bardzo mało z nas zagląda i oni ostatnio pan prezydent był zapowiedziany, niestety się przemusili wszyscy o pół godziny, więc bardzo zachęcam. Choćby wpaść na chwilę, myślę, że to tak dobrze. Dziękuję.
17, tutaj deklarowałem, że nie było wniosku konsultowania z wszystkimi członkami Rady Pożytku. Był to mój błąd, przepraszam, zapomniałem o takim podejściu, że jestem pierwszy podstawowy działalności pożytku publicznego w wariacie. Ta komisja istniała, zatem przepraszam za to. Dziękuję. Pan radny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym przedstawić Państwu informację, że już 30 czerwca w tej sesji w Gdyni odbędzie się szkolenie, będzie się organizowane przez Fundację Realu Madryt. Jest to pierwszy obóz szkoleniowy organizowany poza Madrytem i poza Londynem. Tym bardziej traktujemy to jako wyróżnienie dla naszego miasta, że tak wielki klub zdecydował się przygotować te treningi na nasze obiekty, które będą miały miejsce na miejscu nauczycielskim na tym. Dziękuję. Pan radny Stanisław Polski. Przewodniczący Komisji Rewizji Idei, chciałbym, ponieważ ten termin dzisiaj został ustalony, chciałbym serdecznie zaprosić na posiedzenie Komisji Rewizji Idei w poniedziałek, 11 czerwca, godzina 15.30. Będziemy już, wszystkie komisje będą już po swoich sesjach odnośnie udzielenia absolutorium, a w związku z tym 11 będziemy mieli tą szansę, że będziemy mogli to wszystko podsumować i ewentualnie gdybyśmy się 15 nie domówili do końca, to jeszcze mamy tam dzień albo dwa na to, żeby ewentualnie powtórzyć, ale myślę, że wystarczy na 15. Dziękuję bardzo, serdecznie. Jeszcze ktoś jakąś informację ma? Że ja Państwa poinformuję, że ponieważ w sobotę rozpoczyna się festiwal muzyczny muzyki dawnej z Anima Muzyka, jubileuszowy 10. Koncerty o 19.30 w sobotę, niedzielę i następną sobotę, niedzielę, czyli 31 i 1 w Dolnym Kościele Franciszkanów. Jest to jeden z ważnych festiwali muzycznych, który wzbogaca życie kulturalne i muzyczne naszego miasta. Zachęcam Państwa do udziału. Koncert w przyszłą niedzielę, znaczy następną, 1 czerwca, jest poświęcony muzyce. Koncert 1 czerwca jest poświęcony muzyce młodzieżowej. 1 19.30. Punkt 11. Wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa ma jakieś wolne wnioski? Bardzo proszę. Thank you.